Lektor menu. Wył. Naciśnij spacja, by przełączyć. I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lighten22. A to jest nowa seria na kanale, czyli Hogwarts Legacy. I tak, ja dopiero co prawie tą grę odpaliłem, bo jedyne co to odbrałem sobie dodatkowe rzeczy i częściowo ustawiłem. Ale no cóż, dalej nic nie uruchomiałem, dalej się przydałem, więc dlatego jest, spotykamy się w tym miejscu. I tak. Na samym wstępie. Jak ja długo czekałem na grę. Właśnie z uniwersum Harry'ego Pottera. I cóż. O samej grze wiem stosunkowo niewiele. Jedyne co to to, że wcielamy się w rolę czarodzieja bądź czarodziejki, którzy będą się uczyć w Hogwarcie. Z tego co wiem, to ma być to chyba rok 5 i 19 wiek, czyli około 100 lat przed wydarzeniami z książki o Harrym Potterze. Więc nie spotkamy tam Harry'ego Pottera, nie spotkamy też Hermione Granger, czy chociażby Rona Weasleya. Bądź też innych bohaterów z z tego uniwersum. Wszyscy, których spotkamy, są nowi. I tak, zobaczymy, czy gra pozwoli mi grać na PC-cie używając pada do PS5. Teoretycznie wciski widzę wykrył, więc zobaczymy, co będzie dalej. A ja chcę kontynuować, a tu. Ciekawe mapowanie. Jasne. Dobra, chyba się udało, bo kliknąłem nie to, co trzeba. Tak. No, i tutaj od razu widać, w jakiej szkole będę. Tak, wybrało mi dom Slytherin przez połączenie mojego konta na fanklubie Harry'ego Pottera, czyli Wizarding World. Oraz na połączeniu z Warner Bros. Games. Jakimś cudem wybrało mi Slytherin. Na początku byłem o tym zasmucony lekko, ale stwierdziłem, że w sumie z każdego domu Harry Pottera wychodzi. Z każdego domu w Harry Potterze wychodzi dobrzy czarodzieje. Wielcy, można czasami powiedzieć, więc. A sami ci, którzy stworzyli tą szkołę, no, też byli dość wielkimi czarodziejami. Więc tak. Slytherin jest spoko. Chociaż kiedyś takie myślałem. A moja różdżka to. Cóż, zawiera. Włos jednorożca, cedr. Jest. Ma 14 jedną drugą cała długości i jest zaskakująco gibka. Tak. Plus jeszcze mam inne dodatkowe elementy. Ja sobie jeszcze tylko wszystko szybko ustawię, bo tak jak mówiłem, nie ustawiałem tej gry ani nic z nią nie robiłem, gdyż no cóż, kupiłem to wszystko przedpremierowo i mam przedpremierowy dostęp, ale no jeszcze nie odpaliłem wszystkiego, także zaraz wracam. Ja sobie tutaj tylko poustawiam i lecimy dalej. Okej, jestem z powrotem. No cóż. Zobaczymy, czy gra na takich ustawieniach, jakie ustawiłem, mi zadziała. I nie spali komputera. A jak będzie palić kompa, to najwyżej będę wstawiał ustawienia w trakcie i będę wyłączał przechodzenie w opcje. Mam nadzieję, że będzie działać. Yep. I tak, głównie właśnie też dlatego się spotkaliśmy.
na początku. Bo mamy list Hogwartu. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Jeśli dobrze czytałem. Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu do szkoły magii i czarodziejstwa Hogwart jako ucznia 5 roku. Czyli tak jak pamiętałem, 5 rok. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Podstawowe poszerzenie zostało już dla Ciebie skompletowane i będzie Ci towarzyszyć w podróży do zamku. Jak zapewne Ci wiadomo, dekret o rozsądnych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże w ramach wyjątkowych okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Eleazar Fig mógł pomóc Ci podszlifować umiejętności rzucania czarów przed Waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku w celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr i ceremonii przydziału. Z wyrazami szacunku, Matylda Wesley, wicedyrektorka. Pewnie to pytanie stawia sobie każdy, kto czytał z Harry Pottera, czy pani wicedyrektor jest spokrewniona z Ronem Wesleym. Cóż, akcja dzieje się 100 lat wcześniej, więc być może tak jest. Nie wiem. Trzeba było zacząć jakiejś oficjalną wiki. I tak, tutaj mam bardzo duży dylemat, bo z jednej strony chciałbym zagrać częściowo z sobą, a z drugiej strony mamy do wyboru multum postaci. I tak naprawdę mogę grać czarodziejem, mogę grać czarodziejką. Szczerze mówiąc, nie mam pomysłu. Tak jak mówiłem, chciałbym zagrać sobą, ale będę i tak grał dwa razy. Jeden raz tutaj, jeden raz dla siebie, więc pewnie za prywatnie poprowadzę sam siebie, a dla gameplayu poprowadzę kogoś innego. Kogo? Cóż, zobaczymy za chwilę, jak zdecyduję się, kogo stworzyć i zobaczę w ogóle, jakie postaci są obecnie dostępne. A jest ich tutaj trochę. Także znowu zaraz wracam i widzimy się po stworzeniu postaci. Okej, no to jesteśmy z powrotem po stworzeniu postaci. I tak. Jedyny minus jest taki, że podczas wpisywania imienia i nazwiska do postaci, no cóż, gra stwierdziła, że wykryje mi klawiaturę i mysz zamiast pada, co jest troszeczkę smutne. Ale zobaczymy, może się uda to odkręcić. Po uruchomieniu gry. Tak, będę musiał to spróbować odkręcić po uruchomieniu gry. Także częściowo będziemy teraz grać przez chwilę na kreaturze i myszce, a potem się zobaczy. Także podejrzewam, że za chwilę uruchomię grę ponownie. I tak, wracając do postaci, zdecydowałem się jednak na grę czarodziejką. Chyba tej czarownicą w tym przypadku. I tak jak mówiłem, niedługo też, jeżeli się zatrzymam na wyborze save'a z postacią, no to prawdopodobnie zobaczycie drugą postać, czyli no, powiedzmy częściowo moją wersję. Albo i nie wiem, zobaczę, czy będzie mi się chciało wam ją w ogóle pokazywać. W
każdym razie będę sobie grał dwa razy. I na pewno ta gra zostanie ze mną na dłużej. Także cóż, nie przedłużając jeszcze bardziej, przejdźmy do tego świata magii i czarodziejstwa i zobaczmy, co się będzie tutaj działo i jaka historia nas czeka. Gdzie ja tutaj cokolwiek mam? Rozpocznij przygodę. Tak, no niestety muszę grać myszką, klawiaturą chwilowo, a nie padem tak jak chciałem, bo gra teraz go nie wykrywa. Prawdopodobnie ponowne uruchomienie gry po wstępie i tak dalej pozwoli mi znowu korzystać z pada, także lecimy. Nie będę teraz się specjalnie przełączał, tylko po to, żeby mieć pada. Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the town began. Oh! Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Hmm? Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died.
wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do need more... You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiganweld potion. That stuff will right you in a second. Okej, okay, no to wypijemy ten eliksir. Ale jakim cudem mamy 4 eliksiry? Skoro dostaliśmy jeden. No cóż. Zobaczmy. Ale to było dziwne. Zaatakował nas smok. No w sumie... Patrząc na historię Harry'ego Pottera, tam też był taki jeden smok, który atakował wszystko i wszystkich. Ale cóż, to zginęła jeszcze jedna osoba. Zobaczyliśmy konie, zginęła jeszcze jedna osoba. I trafiliśmy tutaj. Jak? What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Yep. I tak, udało mi się ogarnąć pada, czyli tak jak sądziłem, że jego podłączenie, a raczej ponowne uruchomienie gry zadziała jak wykrycie pada. Także zobaczmy, gdzie nas wywiało. I gdzie nas przyniósł ten świstoklik? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think the port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she. And now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path
however faded it may be. Nie ma problemu, tylko czy pozwolisz mi chodzić, czy muszę biegać? Chyba biegę. Mind your step. Mogę chodzić, okej. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Hej, ale fajnie się chodzi. No, na padzie, wiadomo, lepiej się steruje, jeśli chodzi o chodzenie i tak dalej. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Okej, okay, zobaczmy jak tutaj będzie to działać. Skoro z nie możemy wybierać jeszcze odpowiedzi. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Jak wspomniałem za nim i przerwał, że... But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Aha. Ciekawie. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Okej. Okay. R2. Czyli ten. Okej. Okay. I zaklęcie podstawowe. A, czyli takie coś. Okej. Excellent. Aha. A, ciekawie, dobra. That was a bit rougher than I'd expected. Heh, zgadzam się. Ale właśnie, szkoda, że nie możemy wybierać sobie odpowiedzi. Seriously? A, czyli tak się spinało, no tak. Poważnie? A co jest tu? Czy ja sobie mogę przejść i zobaczyć tutaj? Mogę! O, idealnie, jeszcze coś znalazłem w skrzyneczce. Ciekawe, czy ktoś tutaj zaglądał. Tak, nie widziałem jeszcze żadnego gameplayu z tej gry, a przynajmniej... Próbowałem go nie widzieć. Steady yourself! Nice. To Reaper aż tak mocno potrafi coś naprawić? Wow.
Myślałem, że to powinien gumie naprawić okularki. Ach. Mam nadzieję, że to nie będę się wtrącał postacią wypowiedź. A to, że nie mam żadnego pojęcia, kiedy oni będą coś mówić bez filmiku, a kiedy nie. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Jak na przykład tamten czarodziej? O! Mamy zbadać ruiny. Szkoda, że nie ma profesora Dumbledora, on by nam mógł bardzo mocno pomóc. Czy jest tutaj coś do otwarcia, jakaś... Tak? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? I have no idea, moja droga. Ale najpierw musimy się wrócić tutaj. Zanim tam pobiegniemy, to chcę to też go zbadać. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Aha. Aha, czyli jedyne co wiemy, że był jasnowidzem, a czy możemy się tutaj gdzieś pospinać? Nope. Nie. I nie. Ale ciekawe ruiny. I widzę, że gra trzyma w tym miejscu 60 kratek, 0 wywaleń. Wow. No dobra, to zobaczmy tamtą miejscówkę od Shistoklika, którą widzieliśmy. Okej, okay. Mikrofon zestawiony lekko, możemy lecieć właśnie do tego miejsca. Tutaj nic nie ma. Co to właściwie jest, moja droga? What? Co tu jest? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Dobrze, zbadajmy więc. In Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Gdzie my jesteśmy? W zupełnie innym miejscu. I mamy obudzić goblina. Gobliny niestety, ale one nie są jakoś przyjaźne dla ludzi. Zobaczmy, kim ty jesteś? Hello? Just a moment. Where are we?
Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Wiga Banku Gringota? Tutaj? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Okay. Number. Vault 12. Momentous day. On your way. On the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Tak, coś czułem, że to będzie bank Gringota, ale nie byłem 100% pewny. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Zaraz będzie... Shh. Klucz, proszę. Thank you for your help. Możemy tam wejść? Chyba tak. Ciekawie. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Yeah, też nie. Let me think. There must be something here. Hmm, Revelio, perhaps.
Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. O kurde. Steruj ludzką na pomocą i wywołać ją po ścieżce symbolu, aby nauczyć się zakręcia. O! Okej. Wow. Nie ogarniam. Lewym i muszę X-em, dobra. Aha. Jeszcze raz. Co jest? Chyba, że muszę... Albo muszę trzymać ten przycisk moment. Jak to działa? Hej! No... Come on, gro! Chyba, że to jest... Tak. A, pomyliłem się sterowanie, okej. Okay. Wyrzucić Revelio. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Dobrze. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Okej, nie ma problemu. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Heh, to akurat prawda. Ale dlaczego ja się nie mogę nauczyć Lumos? Przydałby mi się. Zwłaszcza Lumos Maxima. Mocniejsze światło. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Yep, tutaj. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Just you seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. Szkoda, że nie można mówić zakręć. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Hmm. Perhaps you should cast Lumos. Oh, of course. Lumos. Nice. Zakręć się tającą łuszczkę. Lumos.
Artur... Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Dobra. Jak ci strażnicy schowali tu? Dokładnie, to nie jest... Zwójmy Lumos. Okej, okay, ale myślę, że w tym miejscu możemy sobie zrobić przerwę, bo jeszcze masz tamtego zapisu trochę dokuptować. I zaczyna się ciekawie, zanim dojdziemy do Hogwartu, to trochę minie. Tak więc cóż... Pan Gringota, a i mamy taką nauczkę. No. A więc cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć.